Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianix. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na czwartą rundę do eliminacji do UEFA Europa League, czyli Liga Europy. Ajax Amsterdam zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 20 na stadionie Johan Cruyff Arena w Amsterdamie, na stadionie Ajaxu Amsterdam. No i powiem wam, proszę państwa, że w pierwszym meczu w Białymstoku Ajax pokonał Jagiellonię 4-1. No i jak chcą się zrewanżować, żeby Jagiellonia grała w Lidze Europy, no to muszą, proszę państwa, strzelić 4 bramki. A jak chcą nadrobić straty, no to 3 i jest dogrywka. No ale wątpię, że taki polski zespół jak Jagiellonia z Ajaxowi tyle bramek strzeli. Więc no jeszcze grają w Johan Cruyff, więc na pewno będzie im mega ciężko, więc chyba na pewno Ajax gra w fazie grupowej Ligi Europy, a Jagiellonia w fazie grupowej Ligi Konferencji. No ale no, nie lekceważmy. Może zaskoczenie, może będzie to niespodzianka. No zobaczymy. Dobrze, to bez odłużania gramy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Który zespół będzie górą? Dowiedzmy się wspólnie. Witamy z okazji dzisiejszego spotkania na amsterdamskiej arenie imienia Johana Cruyffa. Miejmy nadzieję, że to będzie czas z najlepszymi piłkarskimi emocjami i niezapomnianymi wrażeniami. A o właściwą atmosferę zadbają dla państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w porywające akcje i piękne gole. Ajax Amsterdam jest za linią obrony. Uwaga! Nadal coś z tego może być. Jaga zacznie teraz z narożnika boiska. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Tak prezentuje się skład Ajaxu. Steven Bergwijn oraz Steven Berghuis zagrają na bokach pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Uwaga, będzie okazja! Gol, gol! No to teraz ten mecz nabierze nam rumieńców. Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Hansen. Jagiellonia w natarciu może zagrozić teraz rywalom. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Robi. Nie daje się teraz zatrzymać. Bergwijn. Dobra, spokojna interwencja. Berghuis. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Hansen.
chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Robi się coraz groźniej. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Gra toczy się mimo tego faulu. Robi. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Teraz przy piłce Jesus Simas. Centruje teraz w szesnastkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Romańczuk. Robi. Bergwijn. Mamy strzał. I spokojnie broni to bramkarz. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Mocniejszy teraz pressing. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. No, Ajax prowadzi niestety 1-0 z Jagiellonią. No, powiem Wam, że no strasznie się gubią Jagiellonia. Nie powinna tak grać Jagiellonia. Strasznie gubią piłki. Dużo byśmy te bramki stracili. Ale brawo dla Almerowicza. I tak. Tak nie jest źle. Ale zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. Dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. No, razem jest 5-1, dwóch meczu. A to się przekonamy. Dobra, to bez przedłużania jedziemy. Widzimy się po drugiej połowie meczu. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję, próbują podejść pod bramkę rywala. To powinien być gol! Gol dla Jagiellonii! Udało im się odkuć. Pokazali hart ducha. Mecz zaczyna się od nowa. Brawo! Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Mamy remis. 1-1. Steven Berghuis. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Dużo miejsca teraz z boku. Może tam tędy poprowadzić akcję. Dośrodkowanie do Jesusa i Maza. Chwilowo alarm można odwołać. Szutalo.
Robi. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Cały stadion chce strzału. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. I przy piłce Bergwijn. Szansa, czy przełamie impas? On jest niemożliwy, jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Jagiellonia oddaje piłkę rywalom. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. No i po akcji. Mamy sygnalizację spalonego. Attentie wil meneer Bergwijn naar de kassa van het stadion komen. We hebben nu 5. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Dobre teraz. Szansa! Będą prowadzić! I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią widzieć bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Jagiellonii kończy się czas, ale próbują atakować. Wciąż tutaj wierzą w remis. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Taylor. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Może pogrzebać rywali. Doskonale się ustawił. Zabrakło precyzji, mogą teraz tego żałować. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz burę. Stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. Jesús Simas. Jesús Simas. Teraz przy piłce Jesús Simas. Podanie do Imaza. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. Sędzia gwiżdże po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali. No tak, mówimy tutaj o zasłużonej porażce. Dwie bramki różnicy w wyniku końcowym nie mogą być i nie są dziełem przypadku. Przede wszystkim za dużo było tu przegranych starć w środku pola, żeby myśleć o korzystnym wyniku końcowym. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty. Czapki z głów. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby i hat-tricka, bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. No i proszę Państwa, niestety Jagiellonia przegrała. Ajax Amsterdam 3-1.
No i razem, proszę Państwa, jest 7 do 2 z takim wynikiem. Jagiellonia się żegna z Ligą Europy i będą grali w fazie grupowej Ligi Konferencji. No zobaczymy, jak będzie na żywo. Może będą jakieś niespodzianki. No nic, szkoda, że Jagiellonia tak przegrała, ale mówię, no dużo błędów Jagiellonia grała w obronie. Straciliśmy te głupie bramki. Jedna to może... Nie, no bo... Ale ta trzecia bramka to naprawdę głupia strata. W tej obronie powinniśmy wybić tą piłkę. A nie wiem, dlaczego podał i... A nic, skoro gadać. Dobrze, to było tyle w tym odcinku. Ja wszedłem na moje oczywiście kolejne odcinki. Trzymajcie się, no i do zobaczenia i cześć.